Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Czas na życie marzeń poświęconemu nieoczywistym korzyściom wakacyjnym, czyli czymś, co możecie mieć ekstra z wakacji. Nazywam się Piotr Cygan i witam Cię w podcaście Czas na życie marzeń. Głęboko wierzę, że to, co potrafimy sobie wymarzyć, jest dla nas osiągalne. Co najważniejsze, bez względu na okoliczności, marzeń nikt nie może nam odebrać. Naszym życiowym zadaniem jest obudzić się i uczynić je rzeczywistością. Spójrz więc na swoje życie inaczej, jak gdyby najlepsze miało się dopiero wydarzyć. Twoja podróż pełna inspirujących tematów i wywiadów zaczyna się teraz. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Czas na życie marzeń poświęconemu nieoczywistym korzyściom wakacyjnym, czyli czymś, co możecie mieć ekstra z wakacji. Każdy wie, po co jedzie na wakacje i co będzie na nich robił. Każdy ma jakiś swój cel do zrealizowania albo jakąś potrzebę. Wie dokładnie, co będzie robił, czy to jest wspinaczka górska, czy leżenie na leżaku, czy chodzenie i zwiedzanie kościołów, świątyń, też zwyczajne odpoczywanie, to każdy dokładnie wie, w jaki sposób najlepiej spędzać wakacje, żeby wyciągnąć z nich 100%. Więc każdy wie, po co jedzie na wakacje. My zaczęliśmy sezon wakacyjny od Tajlandii w tym roku i to była dla nas taka pewnego rodzaju wycieczka. Wycieczka, w której dużo chodzimy, dużo jeździmy, dużo pływamy. Byliśmy też na kursie gotowania kuchni tajlandzkiej, ale też odpoczywaliśmy na leżakach, odpoczywaliśmy na plaży, spędzaliśmy dużo czasu z dziećmi. W ogóle, jeżeli chcesz, możesz oglądać ten odcinek, możesz oglądać odcinek nagrany z Tajlandii, bo tam też nagrywałem właśnie taki podcast wideo. Swoją drogą, to był pierwszy podcast wideo, jaki nagrałem do tej pory. To był odcinek 18. I swoją drogą opowiadałem tam o takim podejściu być, robić, mieć. Jeżeli chcesz coś mieć, najpierw kim musisz się stać i co musisz robić, żeby coś osiągnąć. Gorąco zachęcam Cię do tego, żebyś w następnej kolejności sobie pooglądał właśnie ten odcinek, bo jest bardzo, bardzo, bardzo podobny do tego tematu. I tak dla kontrastu powiem, że jesteśmy teraz w Egipcie, Ty i ja. Co prawda ja doświadczam tego Egiptu sensorycznie dość intensywnie. Jest 6 rano, mamy jakieś 30 do 35 stopni, więc w pewnym sensie się rozpuszczam. Ale na szczęście klimatyzacja działa, bo jest dzisiaj wyjątkowo wiecznie od rana. Myślę, że morze będzie dość mocno pofalowane. I tutaj właśnie dla odmiany, dla kontrastu w stosunku do Tajlandii poddajemy się pewnej rutynie hotelowej, którą też lubimy. Wstajemy sobie rano, idziemy na śniadanie, potem idziemy nad morze. Spędzamy trochę czasu na leżaku, trochę pływając z rybkami, oglądamy przepiękną rafę koralową. Potem, w zależności co tam dzieci sobie wybiorą, idziemy na basen, na zjeżdżalnię, bo jest tutaj też przepiękny akwapark. Jest to głównie odpoczynek, taki moment w ciągu dnia, w ciągu tego czasu, jak tu jesteśmy, żeby móc tak się troszeczkę odbodźcować, może tak po prostu zwyczajnie w większości czasu poleżeć, zluzować, oczyścić umysł i nic kompletnie nie robić. Popatrzeć w dal, popatrzeć, jak przesuwają się fale na morzu. W zeszłym roku wakacje częściowo też spędzaliśmy na Malediwach. To był pierwszy raz, w jakim pojechaliśmy z żoną na sam na wakacje. Pierwszy raz, odkąd dzieci się urodziły.
I słuchajcie, to było pierwsze dni, to było coś w rodzaju takiego odkrycia świętego Graala z pytaniem, to tak można? To tak w ogóle można? To było niesamowicie odświeżające doświadczenie, przynajmniej dla mnie. To są moje wnioski oczywiście, nie mojej żony, aczkolwiek nie twierdzę, że ona nie ma takich samych. I naszła mi właśnie taka myśl w trakcie tych wakacji, a właściwie po tych wakacjach, że spędzanie czasu z dziećmi jest równie ważne, jak też i spędzanie czasu bez nich. Właśnie po to, żeby naładować te akumulatory cierpliwości, żeby naładować te akumulatory innej perspektywy, żeby móc też nawet porozmawiać na tematy, które zwykle się nie rozmawia przy dzieciach. I ogólnie, no, jakim przykładem jest rodzic, który nie dba o swój dobrostan? Nawet jeżeli no, dzieci wiedziały, że my w tym, no, nie jedziemy w tym samym, nie jedziemy na te same wakacje, po prostu jedziemy bez nich. Oni co prawda byli na swoich wakacjach, więc jakby nie odczuwali tutaj tego, że my jesteśmy gdzieś indziej. Natomiast wiedzieli o tym, że pojechaliśmy także na wakacje, a nie, że my w tym, kiedy oni się bawią, to oni, to my pracujemy. Suma summarum, każdy dobrze wie, co robić na wakacjach, by były fajne, radosne, wyjątkowe i ogólnie satysfakcjonujące. I wiadomo, no, jesteś w Egipcie, no to masz do wyboru naprawdę dużo. Albo możesz leżeć po prostu na leżaku. Możesz na leżaku nad basenem. Możesz leżeć na leżaku nad morzem. Możesz leżeć cały dzień w łóżku i po prostu odsypiać swoje życie. Możesz, być może pracujesz tak, albo masz takie intensywne życie, że śpisz 3 godziny dziennie i to jest jedyny czas, że możesz się tutaj wyspać. Być może lubisz jeździć na quadach i jedziesz na pustynię i po prostu uganiasz się jeden za drugim i gonisz, łapiesz muchy w usta czy cokolwiek i spędziasz w ten sposób bardzo aktywny i fajny sposób. Być może jeździsz na wycieczki, jeździsz do Luksoru, jeździsz do oglądać piramidy, jeździsz do Kairu, do nowego muzeum i spędzasz fantastycznie, równie fantastycznie czas. A być może jesteś nocnym markiem, śpisz do 12 i przychodzisz na ostatni obiad, na ostatnią godzinę na obiad, a potem siedzisz do 12 czy do 4 nad ranem, popijając drinki i potem dopiero się kładziesz spać na te kilka godzin, żeby znowu wstać i robić to samo. Być może to jest jakiś twój sposób, a być może jeździsz, nie mówię, że to Egipt musi być, muszą być wakacjami, może jedziesz nad jezioro pod namiot i tam spędzasz czas w ciszy, w głuszy i tak dalej. A być może i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma swój sposób na wakacje i każdy dobrze wie, w jaki sposób ten czas spędzić tak, żeby naładować bateryjki na następny sezon pracy. A być może nie wiesz, jak te wakacje spędzać. I niezależnie od tego, czy wiesz, czy nie wiesz, to ten właśnie odcinek podcastu jest dla ciebie. Jest dla ciebie, dla wszystkich, a nawet dla mnie. Bo ja pracując nad tym odcinkiem, też w zaciszu na leżaku, pracowałem też dla siebie. I zrodziło mi się takie pytanie dość kluczowe podczas konstruowania tego odcinka. Czy naprawdę byłeś już na wakacjach, a jeżeli te wakacje są dopiero przed tobą, czy naprawdę na nich będziesz? I o co chodzi? Gdyby tak naprawdę być na tych wakacjach, a mniej robić, bo widzisz,
wcale nie musisz robić tych wakacji. Wcale nie musisz zrobić kolejnego szczytu. Ja wiem, że masz być może, jeżeli lubisz chodzić po górach w wakacje, to być może masz zaplanowane jakieś szczyty, że teraz zrobisz, nie wiem, Gubałówkę, potem zrobisz Giewont, potem zrobisz Rysy i tak dalej, i tak dalej. I sobie zaplanujesz trzy góry do zrobienia, tak? I zrobisz, albo zrobisz ten szlak. Jak różni się to, te wakacje od twojego życia na co dzień? Od tego, że ty cały czas robisz w ciągu życia, w ciągu swojego życia. Jesteś w pracy i robisz. I robisz. Gdyby tak, po prostu mniej robić. Wejść na ten szlak, okej, idź na ten szlak, na tą drogę i bądź tą drogą, bądź w tej drodze. Zwiększ swoją wrażliwość sensoryczną, to znaczy przyjrzyj się temu, co widzisz, usłysz to, co słyszysz, usłysz tak naprawdę, zobacz to, co widzisz naprawdę. Co konkretnie widzisz, co konkretnie słyszysz, co oprócz tego jeszcze słyszysz? Poczuj węchem, wszystkimi swoimi zmysłami, swoją skórą, co czujesz. Ja teraz czuję ciepły wiatr na swojej skórze. Czuję ciepło bijące od płytek na tym balkonie, na którym siedzę. Słyszę dźwięki urządzeń, które obsługują baseny. Słyszę gdzieś tam w oddali jakieś ptaki. Słyszę ulicę, drogę, po której jeżdżą samochody. I to w tym momencie, kiedy zacząłem skupiać swoją na tym uwagę. Wiadomo, robię teraz odcinek podcastu dla ciebie. Natomiast jestem tutaj na tym balkonie, nad tym basenem i jestem także z tobą. Druga sprawa. Bądź, nie uciekaj. Ja wiem, że bycie wcale nie jest łatwe. To jest naprawdę trudne. Jest dużo łatwiej ciągle coś robić, dlatego że szukasz sobie kolejnej i kolejnej aktywności. Nawet siedząc w barze czy w kawiarni, w takim hotelu, siedzisz i zamiast siedzieć i obserwować, popijać herbatkę, no to wyciągasz karty, patrzysz w ten telewizor i oglądasz coś na ekranie. Szukasz sobie kolejnej aktywności, żeby coś robić. I ja nie mówię, że każde robić jest ucieczką od być. Natomiast jak często uciekamy po prostu od tego bycia, od konfrontacji z jakimiś myślami, z jakimiś niezałatwionymi sprawami, z jakimiś nieprzerobionymi uczuciami, emocjami. Jak często po prostu, no nie wiem, zapijamy kawką, zapijamy drinkiem, czy zajadając lody, a może jakąś przekąską i tak dalej. Rozmową z ludźmi. Oczywiście rozmowy są fajne i produktywne i potrzebne, ale ciągle odwracamy swoją uwagę od siebie, od swoich myśli, od swoich uczuć. A jakby to było w momencie, kiedy w byciu pojawia się jakiś lęk czy niepokój lub coś, co każe nieustannie robić, gdybyśmy znaleźli jakieś podłoże i przyczynę i zwyczajnie poprzyglądali się na spokojnie, zwłaszcza, że jesteśmy na wakacjach, nic nam nie grozi, jest pełny relaks, swoboda i możemy zwyczajnie poprzyglądać się swoim myślom, swoim uczuciom i tym, co jest jeszcze gdzieś tam do robienia czegoś, bycie produktywnym. To nie konieczność, to opcja. Opcja równie ważna jak umiejętność odpoczywania, relaksu wtedy, gdy się nie śpi. Wtedy nie tylko w czasie snu. Być może jeszcze nie umiesz
odpoczywać, ale można się tego nauczyć. To tak w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o tym magicznym słówku i jeszcze, bo można powiedzieć do siebie, że nie umiem odpoczywać, tak? I zamknąć sprawę, ale jeżeli dodasz do tego słowo jeszcze, to stwarzasz przestrzeń z przodu do tego, żeby mogło się to faktycznie zrealizować, zmaterializować. A być może czas się też przyznać do tego, że zwyczajnie jeszcze nie umiesz odpoczywać, bo to jest umiejętność, którą nie każdy posiada. Trzecia sprawa. Bądź tu i teraz, a literalnie wydłużysz swoje wakacje, bo czas zwalnia wtedy, kiedy jesteś tu i teraz. Na pewno miałeś kiedyś taką sytuację, nie wiem, spadałeś z krzesła albo z drabiny i z pewnością zauważyłeś, że czas naprawdę zwalnia. Widzisz wszystko w dokładnych szczegółach. Jeżeli będziesz tu i teraz na wakacjach, to twoje wakacje naprawdę się wydłużą. One będą, będziesz je postrzegał jako wydłużone i nawet jeżeli jesteś 7 dni, tak jak my teraz, to nie będą ci się one wydawały, jakby minęły w jednej chwili. Nawet jeżeli będziesz na tych kładach, nawet jeżeli będziesz po prostu uganiał się po pustyni na wielbłądach, czy na cały dzień na zjeżdżalniach. Jeżeli zwiększysz swoją wrażliwość sensoryczną na wszystko to, co cię otacza, to zwyczajnie wakacje będą wydawały ci się dłuższe. Bądź w tu i teraz także na leżaku. Czy jesteś przy basenie, czy nad morzem. Wybaczcie, że przykłady daję takie najbliższe mojemu temu wyjazdowi, na którym jestem, ale tak zwyczajnie najprościej. Nawet jeżeli jesteś na tym leżaku, to bądź na tym leżaku. Obserwuj to, co się dzieje dookoła, dyskretnie oczywiście. Można zza okularów. Bądź na tym leżaku, a nie w Polsce, rozmawiając z kimś na WhatsAppie albo scrollując posty na Facebooku albo na TikToku czy gdziekolwiek indziej. Bądź na leżaku, bądź na wakacjach, a nie w pracy, odpowiadając na maila, bo nie jesteś wtedy na wakacjach, tylko jesteś w pracy. Tylko jesteś zwyczajnie z dala od tego miejsca, w którym faktycznie powinieneś być. Przedstawię ci teraz taką prostą metodę, którą możesz ze sobą zabrać na wakacje. To będzie 5 prostych pytań, które możesz zadać sobie stosując swoją własną dłoń jako narzędzie. Pierwsze pytanie: gdzie jesteś? Drugie pytanie: kiedy jesteś? Trzecie pytanie to, co czuję? Czwarte pytanie, co widzę? I piąte pytanie, co słyszę? I w zasadzie te 3 ostatnie to tak w dowolnej kolejności. I dla przykładu, gdzie jesteś? Jestem w Egipcie. Gdzie jesteś dokładniej? Jestem na balkonie mojego pokoju. Jestem nad brzegiem basenu. Kiedy jesteś? Jest 6 rano. Jest tam któryś dzień lipca 2024 roku. To jest ostatni dzień mojego pobytu tutaj. Co widzę? Widzę obiektyw mojego aparatu, który nagrywa ten film. Widzę ciebie oczami wyobraźni. Widzę szybę pokoju, tak? Wnętrza mojego pokoju. Co słyszę? Słyszę sprzęty różnego rodzaju basenowe. Słyszę
autostradę, słyszę muchę, która lata mi dookoła i która sprawia, że jestem jeszcze bardziej tu i teraz, bo nie mogę się od niej opędzić. I co czuję? Czuję, że jest coraz bardziej gorąco. Czuję, że jest coraz bardziej gorąco. Czuję gorąco od płytek. Czuję uwierające coraz bardziej krzesło krzesło tarasowe. Więc jest intensywnie. Słuchajcie, te 5 pytań wprowadziło mnie w stan, w którym mogę powiedzieć, że jestem tu i teraz. Kiedy jesteś w tym stanie, wyłączasz kompletnie myślenie. Przyciągasz siebie z wszelkich innych czasów, czy to z przyszłości, czy z przeszłości. Jesteś w tu i teraz. Czas zwalnia. I to jest to, z czym chciałem Cię dzisiaj zostawić. Bez jakiegoś większego podsumowania, a właściwie powiem Ci jedno małe podsumowanie, że Ty dobrze wiesz, jak najlepiej się czuć na swoich wakacjach. Potraktuj ten podcast jako sugestie i propozycje do tego, jak jeszcze lepiej, jak zintensyfikować, jak zwiększyć korzyści, które płyną z Twojego wakacyjnego pobytu, gdziekolwiek jesteś, czy jesteś w górach, nad morzem, pod ziemią i tak dalej, to możesz czerpać jeszcze więcej. Nie tylko takie oczywiste korzyści, ale też te nieoczywiste korzyści, na które większość z nas nie zwraca uwagi, na które większość z nas jeszcze nie zwraca uwagi. Dziękuję, że byłeś ze mną, że poświęciłeś mi swój czas. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie inspirujący, równie inspirujący jak poprzednie. Jeżeli możesz, to podziel się tym odcinkiem ze światem. Być może masz kogoś, znasz kogoś, kto zmaga się z jakimś problemem, który może być, i dzięki temu ten podcast, ten odcinek może być rozwiązaniem jego problemu. Podziel się tym odcinkiem, niech dowie się o tym podcaście, być może będzie dla niego wkładem. A ja serdecznie Cię pozdrawiam. Przychodzi ten moment, czas, że trzeba odcinek zakończyć. Przychodzi też czas powoli na śniadanie. Co prawda w domu śniadanie jadam zwykle o 10, ale dzisiaj jadam śniadanie o 7. Robi się coraz bardziej słonecznie. Nadal jest wiecznie, więc fala będzie spora, ale myślę, że jakoś damy radę w tym morzu oglądać te piękne, kolorowe rybki. Egipt uważam za wyjątkowy, kiedy zajrzy się poniżej poziomu morza. Zejdzie się z maską i poogląda prawdziwe akwarium, żywe akwarium. Bo słuchajcie, można mieć rybki, ale najlepiej te rybki oglądać w ich naturalnym środowisku. Co więcej, być może nie będziemy mieli już okazji na kilkadziesiąt, kilkanaście lat oglądania pięknych, kolorowych raz, które tutaj jeszcze w Marsa Alam w Egipcie są żywe, kolorowe. W Hurgadzie nie zobaczysz żywej rafy, nie zobaczysz ładnych, kolorowych koralowców. Oczywiście pływają piękne rybki, natomiast koralowce to jest coś, co trzeba zobaczyć w swoim życiu przynajmniej raz. To ciepłe morze, które wchodzisz jak do wody w wannie. Dobra, powoli już czas na śniadanie, a Ty wiesz, na co jest czas. Czas na życie marzeń. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcasty oraz do pozostawienia komentarza, lajka, oceny lub recenzji.
Zapraszam na stronę www.podcastu na Facebooku, Instagramie, LinkedInie. Czas na życie marzeń. Znajdziesz tam więcej wizualnej treści i przypomnień. Możesz także zapisać się na newsletter na mojej stronie piotrcygan.pl. Raz w tygodniu dostaniesz powiadomienie o premierze. Być może znasz kogoś, komu treść dzisiejszego odcinka pomoże w rozwiązaniu problemu. Przekaż mu link w prywatnej wiadomości jak najszybciej. Na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Możesz wybrać, co będziesz dzisiaj myślał i co będziesz czuł. Na to masz wpływ, a zasługujesz na znacznie więcej niż myślisz. Już teraz możesz wziąć tę jedną rzecz, którą usłyszałeś i zastosować w swoim życiu. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas inspirująco i że wiesz już, na co jest czas. Czas na życie marzeń.